Sandra Siwak, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Do 30 czerwca można zgłaszać swoje kandydatury na ławników. Na zgłoszenia czekają urzędy gmin. Kończy się kadencja pracy dotychczasowych ławników, dlatego zgodnie z przepisami ruszyła procedura naboru kandydatów na kadencję 2016-2019. Okazuje się, że aby zostać ławnikiem, trzeba spełnić wiele wymagań i nie jest to wcale takie proste. O tym, jakie warunki należy spełnić, mówi sędzia Agnieszka Połyniak. Kto chce być ławnikiem, powinien przede wszystkim spełniać kryteria związane z tym, co sobą dana osoba prezentuje, bo tu ustawa o ustroju sądów powszechnych w sposób taki bardzo dokładny, kazuistyczny wymienia te elementy właściwości osobistych, jak również wykształcenia, wieku kandydata, które dana osoba powinna spełnić. I tak, żeby być ławnikiem, to trzeba mieć przede wszystkim obywatelstwo polskie. Trzeba korzystać z pełni praw cywilnych i wyborczych, obywatelskich. Trzeba mieć ukończone 30 lat, ale nie można mieć ukończonych 70, więc to jest ten przedział. Trzeba mieć wykształcenie co najmniej średnie. Trzeba być osobą zatrudnioną, bądź też prowadzącą działalność gospodarczą, albo zamieszkałą na terenie danej miejscowości czy danej gminy, z której terenu będzie chciała się dana osoba ubiegać o tutaj kandydowanie na ławnika, co najmniej od roku. Ponadto taka osoba musi również być nieskazitelnego charakteru i dodatkowo, jeżeli chciałaby zasiadać w składach orzekających, w wydziałach pracy, musi się również wykazać szczególnymi tutaj informacjami czy też predyspozycjami, wiadomościami dotyczącymi właśnie sfery związanej z prawem pracy. Co najważniejsze, kandydat nie może być karany. W tym celu musi przedstawić zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego. Potrzebne będzie też oświadczenie, że nie był lub nie jest pozbawiony, ani nie miał i nie ma ograniczonej władzy rodzicielskiej. Do sądu musi też trafić krótki list motywacyjny, który będzie dołączony do podania składanego na specjalnym formularzu w sądzie. Co więcej, zgłosić nas na ławnika mogą tylko wskazane podmioty. Ponieważ kandydatów zgłaszają prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe działające na podstawie przepisów prawa, bo tu taka organizacja przedstawiając swojego kandydata musi również przedłożyć stosowny wypis potwierdzający, iż została zarejestrowana i spełnia wszystkie wymogi formalne, by prowadzić działalność, z tym, że tu wyłączone są partie polityczne. Również 50 mieszkańców danego rejonu, z którego ławnik, dana osoba chciałaby być ławnikiem, może swojego kandydata zgłosić. Procedura naboru podań kończy się 30 czerwca. Wyborów kandydatów dokonają rady w samorządach i do końca października prezes sądu musi otrzymać informację o tym, kto kandyduje. Do końca roku muszą zakończyć się wszelkie procedury. Nowa kadencja zaczyna się 1 stycznia 2016 roku. W sumie w naszym okręgu wybranych zostanie 506 nowych ławników. Do Sądu Rejonowego w Świdnicy wybranych zostanie 49 ławników, z kolei do Sądu Okręgowego w Świdnicy 203. Najtrudniejszy pierwszy krok, zróbmy go razem. Pod takim hasłem przeprowadzony został Dzień Przedsiębiorczości i Pracy w Świdnicy. Do małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących i chcących prowadzić własną działalność gospodarczą skierowany został Dzień Przedsiębiorczości i Pracy. Wydarzenie zorganizowała Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy. Program tego dnia obfitował w szereg specjalistycznych wykładów i porad. Zaprosiliśmy osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą. Są to osoby, które są w FNP Inkubatorze Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego. W tej chwili to jest około 15 przedsiębiorstw. Tutaj ta oferta jest szczególnie dla nich interesująca, ponieważ w jednym miejscu dzisiaj mogą dowiedzieć się, jak mogą nadal się rozwijać. Przede wszystkim mogą skorzystać z informacji o tym, jak fundusz szkoleniowy funkcjonuje, jakie dotacje mogą otrzymać na, w sumie już nie na rozpoczęcie, tylko na rozwój tej działalności. Tutaj mamy stanowisko inkubatora, gdzie pokazujemy, która z instytucji daje konkretne wsparcie. Piąta edycja przedsięwzięcia odbyła się w siedzibie Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy. Tym razem na spotkaniu mowa była o inicjatywie Jeremy, dotacjach na rozpoczęcie własnego biznesu oraz możliwościach jego rozwoju. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady przeprowadzone przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W dniu dzisiejszym w
Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Świdnicy odbyła się 5. edycja Dni Przedsiębiorczości i Pracy. Osoby, które przybyły na to spotkanie, mogły uzyskać informacje dotyczące podjęcia działalności gospodarczej i pozyskania środków na to przedsięwzięcie oraz form wsparcia w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dzień Przedsiębiorczości i Pracy przebiegał pod hasłem Najtrudniejszy pierwszy krok, zróbmy go razem. W trakcie spotkania była też niepowtarzalna możliwość skorzystania z konsultacji z zaproszonymi gośćmi, z czego uczestnicy tego dnia skrzętnie korzystali. W tym turnieju wszyscy są wygrani, mówiła Weronika Antonowicz-Chyla podczas trzeciego turnieju piłki siatkowej zorganizowanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Świdnicy na terenie Zespołu Szkół Specjalnych. Od kiedy istnieje Warsztat Terapii Zajęciowej w Świdnicy, czyli od 3 lat, cyklicznie co roku organizowany jest turniej piłki siatkowej dla uczestników warsztatu, Domu Pomocy Społecznej oraz Domu Dziennego Pobytu w Świdnicy. W jakim celu organizowane są rozgrywki? Dla dobrej zabawy, dla dobrego stylu życia, dla pewnej integracji osób niepełnosprawnych. Ponadto tutaj jakby wszyscy są wygrani w tym turnieju, otrzymują statuetki. Wszystko robimy w ramach pisanych projektów, czy to do Urzędu Marszałkowskiego, czy w tym roku napisaliśmy do PCPR-u Świdnica i ze środków PFRON-u otrzymaliśmy kwotę, za którą możemy taką masową imprezę zrobić. W imprezie bierze około 150 osób. Jak w przypadku każdych sportowych zmagań, tak i tu nie obyłoby się bez przygotowań, ale także bez towarzyszących temu emocji. Okres przed rozgrywkami, przed turniejem jest bardzo gorący, bo wszyscy bardzo przeżywają, przygotowują się właściwie przez cały rok. Każda z tych drużyn, która bierze udział, w tym roku jest 6, w ubiegłym było 8, bardzo to przeżywa i potem wspomnień jest przynajmniej na okres jednego roku kolejnego, czyli nie możemy z tej tradycji zrezygnować, jest to dla nich bardzo, bardzo ważna impreza. Po bardzo miłym i ciepłym przywitaniu zaproszeni goście zostali poczęstowani pysznymi smakołykami. Mogli również skorzystać z pomocy lub porady medycznej. Centrum Pomocy Niepełnosprawnym oferuje im takie eventy jak ten, lecz nie tylko. Nasze centrum zajmuje się edukacją, terapią, rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych na każdym etapie ich życia. Dlatego też my staramy się, oprócz tej naszej podstawowej funkcji, jaką tutaj sprawujemy dla nich, rozwiązywać też ich problemy. I teraz zajmujemy się bardzo mocno problemem stworzenia chronionego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, bo to widzimy, że w tej chwili na dzień dzisiejszy jest olbrzymim problemem dla naszych absolwentów, naszych szkół ponadgimnazjalnych, jak również warsztatowiczów, dla których dzisiaj organizujemy też tutaj ten turniej piłki siatkowej. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w dalszej drodze życia w każdym jego aspekcie. Wszystkim również gratulujemy, bo jak już wiadomo, każdy był wygrany. Potrafisz pisać? Lubisz teatr? Może więc zainteresuje Ci nasza propozycja. Telewizja Teletop Sudety w ramach realizowanego projektu Był sobie taki teatr w Świdnicy ogłasza konkurs na sztukę teatralną dla młodzieży. Konkurs realizowany jest w ramach projektu Ministerstwa Kultury ogłoszonego z okazji 250-lecia teatru w Polsce. Zadanie dofinansowuje też Świdnicki Urząd Miejski. Konkurs to tylko jedna z 3 działań, które w ramach dotacji realizuje nasza telewizja. W ramach ministerialnej dotacji przygotujemy dla Państwa cykl reportaży poświęconych teatrowi w Świdnicy, który działał tutaj zaraz po wojnie. Było to zjawisko unikalne w skali europejskiej. W poranionej latami wojny Polsce w małej Świdnicy grał regularny teatr, a role obsadzane były znanymi aktorskimi nazwiskami. Te nazwiska już przytaczaliśmy. Przez świdnicką scenę przeszli Henryk Hunko, Tadeusz Fijewski, Wiktor Biegański, Julia Żabińska-Tomczak, Józef Pietracki, Jadwiga Dobrzańska oraz Adam Hanuszkiewicz. W ramach dofinansowania powstaje też unikalna publikacja, o której na pewno niedługo Państwo usłyszycie. Zachęcamy świdnicką młodzież do udziału w naszym konkursie. Regulamin znajdziecie na www.tvts.pl. Patronat nad konkursem objęły Wiadomości Świdnickie. Na zakończenie serwisu gratulacje. 2 podwójne vouchery do wykorzystania w pizzerii Sara Shopa wygrali Judyta Odachowska oraz Leszek Kasprzak. Dziękujemy za udział w naszym konkursie i życzymy udanej zabawy. Po serwisie zapraszamy Państwa do obejrzenia kalendarza kulturalnego oraz rozmowy dnia z przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Dzięcielskim. Teraz już żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.